Świat posuwa się do przodu w niewyobrażalnym tempie. Kilkanaście lat temu pojęcia takie jak smartfon, dron czy wirtualna rzeczywistość nie istniały. A jeżeli istniały, to teraźniejszość kompletnie je zredefiniowała. Nowe technologie dają nam więcej możliwości przedstawienia otaczającego nas świata. W jakim kierunku zmierza sposób prezentacji treści? Obecnie obraz jest najszybszą i najciekawszą formą prezentacji treści, która jest szeroko wykorzystywana zarówno w marketingu, jak i na stronach internetowych. Przyczyna jest prosta. Informacja wizualna jest 60 tysięcy razy szybciej przyswajana przez użytkowników niż lity blok tekstu. Co więcej, 90% informacji, które są przetwarzane przez nasz mózg, to właśnie obrazy. Dodatkowo coraz częściej spotykamy się ze zjawiskiem multiscreeningu, gdzie użytkownik korzysta jednocześnie z kilku urządzeń, a co za tym idzie, trzeba walczyć o uwagę tego odbiorcy. Nie jest on na tyle skupiony, by zapoznać się z treścią. Dużo łatwiej zapoznać mu jest się ze zdjęciami czy filmami wideo. Dodatkowo klienci coraz częściej, użytkownicy coraz częściej oczekują od nas, że będą mieli możliwość sprawdzenia danego towaru czy usługi, którą zakupują, przed dokonaniem zakupu. Ta reguła dotyczy także branży hotelarskiej, gdzie klient oczekuje, że będzie mógł zapoznać się ze zdjęciami, filmami, wideo, sprawdzić, jak wygląda wnętrze hotelu, jakie są dostępne atrakcje na miejscu, przed dokonaniem rezerwacji. Visual content pozwala nam na skrócenie tego czasu, który jest potrzebny użytkownikowi do podjęcia decyzji. Co więcej, za pomocą obrazów możemy wywoływać emocje, których nie jesteśmy w stanie w użytkowniku wywołać za pomocą treści. Budujemy niezwykłą więź pomiędzy użytkownikiem a obiektem. Od początku marketingu celem reklamy było zdobycie uwagi i zaangażowania odbiorcy. Produkty, które były reklamowane, zdobywały przewagę konkurencyjną, budowały swoją wartość postrzeganą. To przekładało się na ich sprzedaż i zyski firm. Reklama od prostych szyldów ewoluowała poprzez ulotki, reklamę prasową, w radio, w telewizji. Była coraz bardziej atrakcyjna, była coraz bardziej zmyślna, ale i coraz droższa. Popularyzacja internetu i odkrycie jego potencjału reklamowego przyczyniły się do masowego wzrostu zainteresowania tym medium. Rozwiązany został podstawowy problem – wysoki koszt. Rozwój ten był na tyle masowy, że z czasem wywołał u odbiorców efekt tzw. banner blindness, czyli ślepoty na banery reklamowe. Co ciekawe, zostało to odebrane przez reklamodawców jako sygnał do stworzenia jeszcze bardziej krzykliwych kreacji reklamowych. Przez lata królowały banery flash i grające strony internetowe, które z czasem zostały znienawidzone przez użytkowników. Co istotne, było to spowodowane ograniczeniami technologicznymi, gdyż przepustowość łączy internetowych i szybkość komputerów nie pozwalały na przetwarzanie większej ilości danych niezbędnych do tego, żeby poprawić jakość wizualną materiału. Tak więc reklama w tym momencie niebezpiecznie skręciła w kierunku przerostu formy nad zawartością. Możemy lepiej opakowywać nasze produkty w sieci, podając gościom prostą, estetyczną treść z jasnym sprzedażowym przekazem. Tutaj najlepiej sprawdzą się strony typu landing page, gdzie w jednym skrolowanym widoku możemy w różny sposób prezentować content. Same teksty się skracają, więcej uwagi poświęcamy zdjęciom i multimediom, które lepiej oddziałują na emocje. Dobry landing page to jest w zasadzie jak dobry sprzedawca w sklepie. Taki, co to się zaopiekuje klientem od początku do końca. Klient wchodzi, to trzeba go upewnić, że on się znalazł w dobrym miejscu. Klient chciał wejść na witrynę hotelową i trzeba go upewnić, tak, to właśnie jest witryna hotelowa, wszystko jest w porządku. Potem trzeba jakoś przechwycić jego uwagę, jakoś zagaić do niego, na przykład pokazując mu fajne zdjęcie w nagłówku albo dobry nagłówek w sensie jego tekstu. I kiedy ta uwaga jest już przejęta klienta, to czas na przedstawienie oferty. Musimy się najpierw zastanowić, jakie wątpliwości klient może mieć i zastanowić się, jak je rozwiać w tej ofercie. Powinniśmy opowiadać o niej w sposób możliwie zwięzły i taki angażujący w sensie różnorodności formy. To znaczy nie atakujemy klienta długimi blokami tekstu, tylko staramy się ten tekst, ilość tekstu minimalizować i zastępować go tam, gdzie to możliwe,
obrazem, wideo, ikonografią, tabelami, schematami. Kiedy oferta jest już przedstawiona, to czas, żeby zmotywować klienta do działania, powiedzieć mu, czego od niego oczekujemy. Drogi kliencie, rezerwuj, drogi kliencie, kup. Robimy to umieszczając call to action gdzieś w jakimś eksponowanym miejscu landing page'a. No i oczywiście na koniec musimy zapewnić fizyczną możliwość zrealizowania tej akcji. No i to były takie dobre praktyki tworzenia landing page'y. Dobre praktyki to nie wszystko i dalej warto uruchomić cały proces UX-owy. UX to jest przede wszystkim badanie potrzeb użytkowników, wychodzenie od potrzeb użytkowników. Kiedy je znamy, to możemy się zacząć zastanawiać, jakim interfejsem je zaspokoić. I mamy tutaj trochę narzędzi, które pomagają nam ustalić, w jakim stopniu zaspokajamy interfejsem potrzeby użytkownika, po prostu podglądając użytkownika w realnych interakcjach z interfejsem. I tutaj mamy na przykład mapy cieplne, na podstawie których widzimy, gdzie użytkownicy klikają. I to jest bardzo ciekawe, bo zdarza się, że klikają nie tam, gdzie się spodziewaliśmy, że będą klikać. Mamy mapy cieplne, które pokazują, nad jakim obszarem witryny klienci unoszą kursor myszy. I to też jest ciekawe, bo widzimy, jakie obszary, jakie fragmenty tekstu budzą największe zainteresowanie i to jest podstawa do tego, że być może powinniśmy takie fragmenty lepiej eksponować. Mamy też mapy cieplne, które pokazują, jak głęboko, jak daleko internauci przewijają nasz landing page. I to może nam podpowiedzieć na przykład, że landing page jest za długi, jeżeli nie docierają klienci do końca. Albo gdzieś w środku landing page'a jest jakaś sekcja, która wydaje im się pewnie mało interesująca, skoro jakiś duży odsetek odpada jakby w którymś miejscu tego landinga. Poza mapami cieplnymi możemy też rejestrować w formie nagrań wideo wszystko to, co internauci widzą i robią na swoich ekranach. I potem jak oglądamy nagrania wideo z takich sesji, no to widzimy sekunda po sekundzie, jak oni wchodzili w interakcję z naszym interfejsem, z czym mieli problemy, co szło im dobrze, jakie ich potrzeby udało nam się zaspokoić, jakich nie i być może co powinniśmy zrobić, żeby lepiej je zaspokajać. Jeszcze jedna metoda to testy AB, które polegają na tym, że części użytkowników pokazujemy jakąś wyjściową wersję witryny, natomiast innej części użytkowników w tym samym czasie pokazujemy tę samą witrynę, ale nieco zmodyfikowaną. Zmodyfikowaną właśnie o to, co chcemy zbadać. Na przykład w jednej wersji pokazujemy takie zdjęcie w nagłówku, w drugiej wersji inne. W jednej wersji pokazujemy taki nagłówek tekstowy, w innej wersji inny. I na końcu sprawdzamy, która z tych dwóch grup użytkowników kupowała więcej. I wtedy wiemy, która z wersji witryny jest skuteczniejsza. Rynek mobilny ma najbardziej dynamiczny wzrost ze wszystkich formatów reklamowych. Wzrost znaczenia technologii mobilnych jest konsekwencją tego, jak my zmienialiśmy się do tej pory jako użytkownicy i jak będziemy zmieniali się w przyszłości. W Polsce użytkownik spędza około 4 godzin dziennie korzystając z urządzeń mobilnych i ten czas z roku na rok sukcesywnie się wydłuża. Łatwiej jest zatem użytkownikowi mobilnemu wyświetlić na niewielkim ekranie swojego smartfona zdjęcie czy wideo bądź animację zamiast bloku tekstu. W dzisiejszych czasach przeglądamy internet na różnych urządzeniach, są to komputery, tablety i smartfony. Bez względu na rozmiar urządzenia chcemy, aby nasza strona dobrze się prezentowała, dlatego konieczne jest zastosowanie układu responsywnego, czyli tak zwanego RWD. Pierwszy raz o RWD usłyszeliśmy w 2010 roku, czyli niecałe 3 lata po tym, jak firma Apple zaprezentowała swojego pierwszego smartfona. RWD to podejście do projektowania stron internetowych, które zakłada, że tworzymy naszą stronę zoptymalizowaną i dostępną do urządzenia bez względu na to, jaki mają one rozmiar oraz rozdzielczość. Jej wygląd oraz układ automatycznie dostosowują się do rozdzielczości, z której korzystamy. Zastosowanie układu responsywnego przynosi bardzo wiele korzyści. Pierwszym z nich jest to, że trafiamy do większego grona odbiorców. Użytkowników mobilnych z roku na rok jest coraz więcej. Z badań przeprowadzonych w 2015 roku wynika, że już około 22% wyszukiwań na temat podróży pochodziło ze smartfonów,
a wzrost liczby wyszukiwań na temat turystyki i podróży wzrósł o 104% w porównaniu do roku poprzedniego. Strony responsywne to również oszczędność pieniędzy dla ich właścicieli. Mamy jedną stronę www, jeden adres URL i tworzymy i wprowadzamy tylko raz treść na tą stronę. A co najważniejsze, mamy do wypozycjonowania tylko jeden adres. Dożyliśmy takich czasów, że korzystamy z internetu praktycznie w każdym miejscu, w kolejce, w sklepie, w autobusie, czy leżąc na kanapie, oglądając telewizję. Bardzo ciekawym zjawiskiem, jakim pojawiło się ostatnim czasy w branży informatycznej, jest shifting, czyli rozpoczynanie czynności na jednym urządzeniu, a kończenie go na drugim. Blisko 40% użytkowników internetu rozpoczyna na przykład oglądanie filmu na jednym urządzeniu, a kończy na drugim. Dlatego bardzo istotne jest, aby w dzisiejszych czasach nasza strona www była dostosowana pod wszystkie możliwe urządzenia, jakie mamy na rynku. Dodatkowo, jeżeli jeszcze zadbamy o to, że nasz content będzie atrakcyjny, wzbogacony o różnego rodzaju multimedia typu wideo czy dobrej jakości zdjęcia, mamy dużą gwarancję, że klient prędzej skorzysta z naszej oferty. Obecnie największym wyzwaniem dla nas jako firmy projektującej strony www jest jakość contentu. Należy pamiętać o tym, że prezentacja naszego obiektu w internecie w dużej mierze zależy od materiałów, które tam umieścimy. Według badań Stanford Persuave Technology Lab zdecydowana większość użytkowników, oceniając wiarygodność firmy, zwraca uwagę na design jej strony internetowej. Ma być przejrzyście, schludnie i czytelnie. Jesteśmy wzrokowcami, więc naszą uwagę najłatwiej przyciągnąć grafiką, obrazem, zdjęciem. Design strony internetowej to w tej chwili głównie zdjęcia, które zwiększają atrakcyjność serwowanego tekstu. W tej chwili to tekst dostosowujemy do zdjęć, a nie odwrotnie. Dzięki lepszej przepustowości łączy na stronie możemy prezentować dużo większą liczbę multimediów, wprowadzając użytkownika w odpowiedni klimat. Co za tym idzie, do wykonania efektownej strony internetowej są nam potrzebne duże, profesjonalnie wykonane zdjęcia. Minimalna rozdzielczość zdjęć, które prezentujemy na stronach internetowych, to w tej chwili rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Równie ważna jest estetyka zdjęć. Kończy się era, kiedy na stronach internetowych umieszczaliśmy stokowe fotografie. Pokazujemy obiekt, jego okolice, wnętrza, a także detale samego hotelu. Istotnym jest, by fotografie, tak samo jak hotel, miały konkretny klimat. Dzięki temu w prosty sposób osiągamy oryginalność. Przy planowaniu sesji bierzemy pod uwagę kontekst różnych pór roku. Zdjęcia obiektu górskiego w obsypanej śniegiem dolinie jeszcze bardziej uwydatnią jego walory estetyczne i pozytywnie wpłyną na konwersję w sezonie zimowym. Dobrze jest zaplanować taką sesję półtora roku naprzód. Istotną rzeczą poza wysoką jakością zdjęć jest także jakość filmów wideo. Przygotowanie wideo na potrzeby stron www rządzi się zupełnie innymi prawami niż w przypadku wykorzystania ich w reklamach czy też na YouTube. Wideo na potrzeby reklam to szybka i treściwa ilość informacji, która jest skondensowana w krótkim odcinku czasowym. Jeśli chodzi o stronę www, w tym przypadku wideo stanowi dynamiczne tło prezentowanych informacji. Jest zazwyczaj umieszczane w górnej części prezentowanej strony, a także jako umilacz w pozostałych sekcjach. Najlepszym materiałem wideo, który możemy uzyskać od klienta, jest plik źródłowy. Mam tu na myśli wideo w maksymalnej rozdzielczości i z jak największą ilością klatek na sekundę. Posiadając takie wideo, nie musimy go rozciągać, tym samym obraz nie jest rozmazany. Ilość klatek na sekundę ma znaczenie, jeśli chcemy uzyskać obraz slow motion. Wówczas musimy posiadać wideo o ilości klatek wyższej niż 30. Jeśli ich ilość wynosi 60, możemy materiał spowolnić dwukrotnie. Filmy na stronach www to norma. Zdają się zastępować coraz częściej tradycyjne formy przekazu, czyli zdjęcia. Wideo mam możliwość przedstawienia większej ilości treści, zajmując jednocześnie ten sam obszar, który normalnie zajęłoby zdjęcie. Prezentując obraz na głównym banerze www, decydujemy się na wideo o minimalnej rozdzielczości 1280x720 pikseli. Ta rozdzielczość zapewnia optymalny stosunek jakości do rozmiaru otrzymanego pliku. Mimo że łącza internetowe są coraz szybsze, to nie możemy zapominać o tym, że wideo powinno załadować się błyskawicznie. Jego rozmiar powinien oscylować w okolicach 6 MB, a na pewno nie powinien przekraczać 10. Musimy wzbudzać emocje, które pasują do oczekiwań naszych odbiorców. Dzięki temu nasz przekaz będzie wiarygodny, a strona będzie lepiej konwertowała. Materiały wideo wysokiej jakości to nie wszystko. Liczy się także kreatywne podejście do ich prezentacji. Film na przykładzie przedstawionej strony
pokazuje dzień z życia kempingu. CinemaGraph jest innym przykładem pomysłowego wykorzystania wideo do stworzenia interesującego tła dla strony www. Kolejnym sposobem na wykorzystanie w sposób nietypowy wideo jest storytelling. Drony i ich najpopularniejsze zastosowanie w sektorze publicznym to fotografia i filmowanie. Również szeroko wykorzystywane są na przykład w geodezji, w ratownictwie czy w policji. Rynek dronów w bardzo szybkim tempie się rozwija, dzięki czemu mamy coraz niższe ceny, co skutkuje tym, że każdy z nas może sobie kupić takiego drona. Jest wiele gotowych rozwiązań z podstawowymi kamerami typu GoPro, ale my jako profesjonaliści zalecamy stosowanie dronów z aparatami typu lustrzanki, co umożliwia nam stworzenie dobrego materiału na stronę internetową czy po prostu filmu promocyjnego. Dlaczego mielibyśmy się skupiać tylko na filmowaniu? Z dzisiejszą technologią przecież możemy prowadzić transmisję live na stronę z wydarzenia u nas w hotelu, czy też publikować ten materiał na Facebooka. Drony w hotelarstwie umożliwiają pokazanie nam obiektu z nietypowej perspektywy. W przyszłości hotel będzie mógł wypożyczyć drona dla swojego gościa, dzięki czemu ten będzie mógł podążać za nim, robić zdjęcia, prowadzić transmisję live na przykład na Facebooka, dzięki czemu taki gość będzie miał super pamiątkę z wakacji, a jednocześnie będzie to promocja naszego obiektu. Kolejnym ciekawym zastosowaniem w przyszłości jest na przykład dostarczanie ręczników dla gości wypoczywających na basenie hotelowym. Spróbujmy połączyć technologię zdjęć 360 stopni i wirtualnej rzeczywistości z dronami. Umożliwi nam to przedstawienie obiektu hotelowego w jeszcze ciekawszy sposób. Zdjęcie 360 stopni może być oglądane pod każdym kątem, z przodu, z tyłu, z boku, z góry. To użytkownik sam decyduje, w którym kierunku spogląda za pomocą nawigacji myszą bądź samym urządzeniem mobilnym. W przypadku Facebooka dodanie zdjęć 360 stopni jest niezwykle proste. Wystarczy wykorzystać telefon komórkowy, który obsługuje zdjęcia panoramiczne. Takie zdjęcie dodajemy na Facebooku w formie standardowego posta z załączonym zdjęciem. Facebook natomiast wykryje automatycznie, czy zdjęcie posiada więcej niż 100 stopni i zamieni je na zdjęcie 360 stopni, gdzie pole widzenia dla użytkownika zostaje umieszczone na środku zdjęcia. Konwersyjność zdjęć 360 stopni została potwierdzona przez analizy, które wykazały, że użytkownik przeglądający zdjęcie 360 stopni spędza 10 razy więcej czasu na naszej stronie niż w przypadku zdjęć statycznych. Ostatnimi czasy zdjęcia wideo 360 stopni zostały wykorzystane także w kampanii Coca-Cola Meksyk, która zanotowała o 37% lepsze współczynniki klikalności niż standardowa kampania InStream tworzona w YouTubie. Jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób zdjęcia 360 stopni można wykorzystać w branży hotelarskiej, to po pierwsze, można wykorzystać zdjęcia 360 stopni w postaci treści reklamowej, na przykład umieszczanej na Facebooku. Ciekawym rozwiązaniem jest także zastosowanie wirtualnej wycieczki, którą możecie osadzić na własnej stronie internetowej albo możecie wykorzystać ją w mapach Google. Badania wykazują, że po obejrzeniu wirtualnego spaceru użytkownicy są dwukrotnie częściej chętni do dokonania rezerwacji w obiekcie, a w grupie docelowej od 18 do 34 lat chęć dokonania rezerwacji po obejrzeniu wirtualnego spaceru wzrosła o 130%. Wirtualny spacer to nie tylko ciekawa forma prezentacji Waszego hotelu, wnętrz czy atrakcji, jakie znajdują się na terenie obiektu, ale wirtualny spacer także pozwala na zbudowanie pewnego zaufania pomiędzy użytkownikiem a obiektem, wzrasta Wasza autentyczność i klient jest bardziej skłonny do dokonania rezerwacji w Waszym hotelu. Jeśli chodzi o przyszłość zdjęć 360 stopni, to możemy zakładać, że w najbliższym czasie użytkownicy będą komunikowali się głównie wizualnie, bowiem w ten sposób łatwiej jest budować niepowtarzalną historię i unikalną więź pomiędzy użytkownikiem a firmą. Dodatkowo rozpowszechnianie kamer 3D do smartfonu sprawi, że udostępnianie tego typu treści stanie się niezwykle proste i dostępne niemal dla każdego. Natomiast głównym obszarem, w którym będą się rozwijały zdjęcia 360 stopni, jest virtual reality, gdzie zdjęcia tego typu będą szeroko wykorzystywane. Temat wirtualnej rzeczywistości pojawił się już na początku ubiegłego wieku.
Niestety problemy technologiczne i ograniczenia sprawiały, że jedynie w umysłach ludzi. Pierwsze szkice pojawiły się już w latach 40. ubiegłego wieku, a pierwsze prototypy w latach 60. Niestety na pierwsze komercyjne wersje musieliśmy czekać aż do lat 90. Ograniczał je brak mobilności i uboga paleta kolorów. Przełom pojawił się dopiero w 2012 roku na portalu Kickstarter, gdzie projekt Oculus Rift z domyślnej kwoty 650 tysięcy dolarów uzbierał aż prawie 2,5 miliona. Dwa lata później firma została wykupiona przez Facebooka, a zaraz za nim w ruch poszli pozostali giganci. Sony w listopadzie tego roku zaprezentuje nam już komercyjną wersję swojego VR-a, czyli PlayStation VR. Zaraz za nim prawdopodobnie pojawi się Nintendo. W międzyczasie nad swoją wersją pracuje HTC razem z Valve. A kto wie, czy któryś z pozostałych gigantów, na przykład Apple, też nie szykuje czegoś w zanadrzu. Na chwilę obecną internet pełen jest już aplikacji wykorzystujących VR. Każdy użytkownik smartfona może go przekształcić w proste urządzenie do VR przy pomocy Google Cardboard i ściągnąć ze sklepu Google Play jedną z setek aplikacji. Obecnie w hotelarstwie VR może mieć szerokie zastosowanie, na przykład do wirtualnych wycieczek albo do przeniesienia własnego hotelu w pełne 3D przy pomocy aplikacji dostępnej już na Google Maps. Dodatkowo możliwe jest wzięcie udziału w jakimś evencie lub konferencji z drugiej części świata, właśnie dzięki virtual reality. Osoba biorąca udział w takiej wirtualnej konferencji mogłaby poczuć się tak, jakby była tam na żywo. Na chwilę obecną VR działa jedynie na dwa zmysły, na wzrok oraz na słuch, jednak już teraz są tworzone pierwsze prototypy urządzeń, które mogłyby działać na trzeci ze zmysłów, czyli węch. Jeżeli chodzi o przyszłość, to możemy liczyć na pewno na zwiększenie doznań płynących z VR, czyli bardziej realistyczną grafikę oraz dźwięk, a do tego działanie właśnie na pozostałe zmysły. A kto wie, może w dalszej przyszłości będziemy w stanie przenieść całą swoją świadomość do wirtualnej rzeczywistości, tak jak miało to miejsce w filmach Matrix albo Tron. Żyjemy teraz w świecie o wykładniczej prędkości rozwoju. Co roku przeżywamy mniejszą lub większą rewolucję technologiczną i kulturową. Informacje docierają do nas z prędkością nazywaną przez ekspertów now, czyli teraz. Teraz otrzymałem wiadomość, teraz ktoś odpowiedział na mojego czata, tu i teraz potrzebuję jakiegoś produktu i usługi i nie chcę na nią czekać. Świat marketingu zdecydowanie dostrzega ten trend. I choć my jako konsumenci nie do końca jesteśmy tego świadomi, żyjemy w świecie tak zwanego Internet of Things, czyli naszpikowanego czujnikami, które zarówno w świecie offline, jak i online śledzą nasze preferencje i oczekiwania i za pomocą inteligentnych algorytmów starają się dopasować pewne produkty, usługi i przekazy reklamowe do naszych oczekiwań. Rozwój ten jest na tyle dynamiczny, że możliwe staje się wykrycie naszych preferencji i oczekiwań, zanim jeszcze zdążymy o nich pomyśleć. A od strony technologicznej zdecydowanie możemy liczyć na to, że content będzie do nas przekazywany w jeszcze bardziej ciekawej i realistycznej formie. Prezentacja treści w chwili obecnej wspierana jest technologiami, które nie istniały jeszcze ćwierć wieku temu. Doszliśmy do momentu, w którym treść stała się wirtualną rzeczywistością, którą możemy uzyskać, korzystając wyłącznie ze swojego smartfona. Jeżeli postęp technologiczny nie zwolni, jeśli będziemy zdolni pokonywać barierę za barierą, to czy treść, która widnieje w chwili obecnej na naszych monitorach, nie stanie się naszym światem?